Kochani, zatrzymajcie się. Chcę wam powiedzieć o potężnym Bogu. Chcę wam powiedzieć o Jezusie Chrystusie. Ten, który umarł za mnie. Ten, który umarł za was. Kochani, w 2015 roku narodziłem się na nowo. Jeżeli nie wiecie, co to jest, to właśnie jesteście w dobrym miejscu, aby usłyszeć słowa, które dziś mogą pobudzić się do tego, aby zawołać z głębi serca do potężnego Jezusa. Do potężnego Jezusa. Nazywał się Damian Lorek. I ja doświadczyłem i ja poznałem osobiście Jezusa Chrystusa. Narodziłem się na nowo. To znaczy, że mój martwy duch został ożywiony, został wypełniony Duchem Świętym. I chcę wam powiedzieć Ewangelię, najważniejszą rzecz. Pod słońcem. Dziś możesz podjąć decyzję, gdzie ty pójdziesz po śmierci. Dziś możesz podjąć decyzję, aby wyjść z niewoli, z jakiejkolwiek patologii, w jakiej jesteś, w jakiej tkwisz. Kochani, 8 lat byłem uzależniony od narkotyków. Wszystko brałem. Wszystkiego próbowałem. Jeździłem po Polsce na imprezy techno. Wiecie czemu? Bo miałem pustkę w sercu. Ja nie wiem, czy ty masz pustkę w sercu. Ale ja ją miałem. I tą pustkę wypełnił Jezus Chrystus. Tą pustkę wypełnił Jezus Chrystus. I czy ty dziś masz tą pustkę? Możesz ją mieć. Ale On, Jezus, umarł za twój grzech. On wziął wszystko na siebie, a po 3 dniach zmartwychwstał. Dziś jesteś martwym duchowo człowiekiem. Musisz narodzić się na nowo, aby wejść do nieba. Do nieba nie wejdziesz przez dobre uczynki. Gdy zacząłem czytać Biblię, Pismo Święte, to wyraźnie Duch Święty mi objawił rzeczy. I ty tego samego potrzebujesz. Musisz narodzić się na nowo. Musisz spotkać się z żywą osobą, z Jezusem Chrystusem osobiście. I doświadczysz mocy, doświadczysz łaski. Jego święta krew cię obmyje z całego grzechu. Jeżeli tkwisz w patologiach, w jakichkolwiek nałogach, zostaniesz uwolniony. Tak jak ja zostałem uwolniony. Jestem wolnym człowiekiem. Nie potrzebuję się naćpać, iść na konkretną imprezę i żyć w iluzji. Musicie wyjść z iluzji. Żyjecie w iluzji. Ja żyłem 27 lat w iluzji. Ja teraz nie mam nic wspólnego z religią. Ja wam mówię o osobie, o Jezusie Chrystusie, że każdy z was go musi poznać osobiście. Nieważne gdzie jesteś, czy na ulicy, czy w domu, czy na kibelku. Jeżeli zawołasz dziś z głębi serca: Jezu, ja chcę ciebie poznać. Ja chcę doświadczyć tego, co ten młody chłopak. Ja chcę się narodzić na nowo. Bo czemu? Bo nie mam pewności zbawienia, a co niedziela chodzę do kościoła, spowiadam się. Ja nie mówię o tych rzeczach. Wy musicie przyjąć Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, narodzić się na nowo, poznać miłość Ojca. Dziś Ojciec chce się z tobą pojednać przez Jezusa Chrystusa. Ja tego doświadczyłem, ja to przyjąłem, przyjąłem łaskę. Łaską zbawieni jesteście i to nie z was. Boży to dar. I to ty dziś stoisz przed decyzją, co ty dziś chcesz przyjąć. Czy ty przyjmujesz te Boże prawidła? To są Boże prawidła. Duchu Święty, poruszaj teraz ludzi, którzy w ich sercach rodzi się pragnienie pojednania się z tobą i spotkania się prawdziwie, realnie z tobą, Jezu. Duchu Święty, docieraj teraz do tych ludzi. Docieraj do tych ludzi. Przekonuj ich o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Ojcze, ja ustanawiam, że ludzie w tym kraju będą poznawać twoją miłość, prawdziwą miłość. I będą się rodzić z twojego ducha. Będą wypełniani Duchem Świętym i będą nieśli poselstwo, będą nieśli Ewangelię dalej, dalej i dalej. W imieniu Jezusa jest moc. Jeżeli dziś chcesz być uzdrowiony, wyswobodzony, to podejdź tutaj.
Jesteśmy dla was. Chcemy się o was modlić. Nie lękajcie się. Podejdź i poproś o krótką modlitwę, że chcesz doświadczyć Boga. Jeżeli nie wierzysz, to podejdź. Pomodlę się o ciebie. Święty Duch mieszka we mnie, żyje we mnie. Duch samego Boga. Ale religia pokrzywiła obraz Boga. Obraz Boga. Bóg jest dobry. Ale musisz przyjąć prawidła, że Jezus jest Panem, jest Królem, jest Zbawcą i jedynym mostem do tatusia. Nie przeciśniesz się tam inaczej. Na skróty nie przejdziesz. To jest proste. Ewangelia jest prosta. Przyjmujesz. Jeżeli odrzucasz, to strzelasz sobie w kolano. Zapraszam cię. Podejdź. Jezus Chrystus żyje. Zmartwychwstał. On dziś żyje w nas. Ożywił nasze martwe duchy. Ja byłem narkomanem, ale Jezus mnie wyswobodził. I ja dziś żyję. Ja żyję wiecznie. Po śmierci idę do nieba. Czy ty dziś masz pewność zbawienia? Czy cię trapią jakiekolwiek lęki, gdy się budzisz rano? Czy masz myśli depresyjne? Czy masz problem z nałogami? Chcesz być dziś wyswobodzony? Chcesz doświadczyć Bożej mocy? Chcesz doświadczyć Jezusa, nie jakiejś religii? Czy ty chcesz, aby Jezus Chrystus przemienił twoje życie od wewnątrz na zewnątrz, a nie tak jak religia z zewnątrz? Zarzucę grubą maskę, pójdę nie wiem gdzie. Tu nie o to chodzi. Musicie poznać Chrystusa. On jest miłością, tak. Ale będziesz go w pełni doświadczał przez Jego Ducha, gdy cię wypełni. Bo jeżeli jesteś martwą osobą, to ty nie masz relacji z Bogiem. Ja nie wiem, z kim ty możesz mieć relację. Możesz w jakiś humanistyczny sposób się modlić, ale ty nie doświadczasz tego w praktyce. A ja jestem praktykiem. Ja doświadczam Boga w praktyce, a nie w teorii. I żyję tym, co Biblia mówi, że jestem i kim jestem. Jeżeli tylko tego dziś chcesz, to tu podejdź. To podejdź tutaj. Amen.